Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem, a to jestem ja, oczywiście Krzychu, ze mną Tomaszek i Robert i dzisiaj mamy 3 września roku pańskiego 2020. Ja witam was w kolejnym vlogu. Krzyczę do kamery, bo wiatr niemiłosierny. Będziemy musieli tu się trochę sztukować. Chcieliśmy zapaść kilka ujęć, a dlaczego, to już wam właśnie pokazuję. Żeby mnie tu co nie rozjechało, jak zająca. Rozpoczął się sezon gabryś na kurwia. W maszynę, a ja muszę krzyczeć w wiatr. Nadjeżdża koma 3. Słuchajcie, jesteśmy teraz na poletkach naszym tutaj z Tomkiem. Stoimy w odmianie 15P. Chcemy wam pokazać kilka rzeczy. Przede wszystkim kolba na tą wczesną odmianę. I tu myślę, że się dużo nie mylę. Zaraz pokażemy kilka obok kolb. Ile to może Tomek być ziarna? Policz to szybko, jak to szybciutko? Oj, to trzeba było by zerwać wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 33 już nie liczymy do samego końca, nie? 33, no i trzeba było ją teraz dookoła. Ilość ziaren. No próbuj, mamy czas. Albo urwij ją całkiem. Nic się nie stanie, bo to już chyba się stało, muszę wam pokazać, zobaczcie. Na poletkach nie ma żadnego lasu blisko. Niestety. Mam nadzieję, że tylko słuchacie, to jest z początku. Bo niestety widziałem wcześniej, pasując obok słomy, że wdały mi się dziki przejściowe. I zobaczcie, jak tutaj mi progresowały. To jest brzeg, który będzie wycięty na pewno do czasów pokazów. Miejmy nadzieję, że nie chce mi się chodzić po całym, Robert zaraz przebiegnie się. Jak tam dalej wygląda? Myślę, że tylko z brzegu tutaj trochę weszło z strony topol, bo widziałem, gdzie było korytarz wejścia. Myślę, że dzisiaj to już ich nie ma. Ale no niestety tutaj sporo mi połamały, zobaczcie. I okazuje się, że te dziki teraz są takie, że nie tylko blisko lasu, gdzie się spodziewam, że mogą być, tylko w środku pola, w środku niczego, nagle wchodzą i ci niszczą, nie? Jak jaguar to wetnie do pokazów, na które już serdecznie was z Tomaszem zapraszamy, chociaż nie wiem jeszcze datek, kiedy będą. Uporządkujemy to wszystko tutaj i ładnie będzie ścięte, żeby wszystko pokazać. A chcemy na razie się skupić na tym, żeby zrobić się tą próbę, pokazać wam wstępnie, jak te poletka wyglądają, bo zobaczcie, no jest co pokazywać. Patrzcie, tutaj jest 15P. Tą odmianę wam pokazałem, ta wczesna odmiana. Zobaczcie na kolbę, może taki rok jest, nie wiem Tomek, ale wysokość roślin, kurcze i kolba jest, no naprawdę jest może i mniejsza, ale zobaczcie, następna wcale nie jest mniejsza, kolejna wcale nie jest mniejsza, też jest kawał kolby. Kolejna też jest nie mniejsza, kolejna też jest nie mniejsza. Nie, Tomek, ile naliczyłeś? Grubsza, ile naliczyłeś? 380 ziaren w kolbie, także to już jest dość fajna ilość, nie? Czyli taki przybliżeniowy plon? Trzeba by policzyć razy masa 1000 nasion, razy obsada i wtedy wyjdzie nam mniej więcej plon. 12-13 ton. Przeliczymy to sobie, jak pojedziemy do domu, będziemy określać trochę masę, to przeliczymy sobie na spokojnie ten plon. Jeszcze zobaczymy też w innych odmianach, jak tam inne kolby są, ale głównie jesteśmy tutaj też po to z Krzysztofem, żeby też wyciąć kilka roślin i żeby posiekać to sieczkarnią i naszym NIRS-em zbadać suchą masę całej rośliny. Na dzień dzisiejszy, na dzień 3 września. Dokładnie, po to, żeby określić mniej więcej zbiór, ten optymalny zbiór tej kukurydzy na kiszonkę oczywiście. Ja zobaczę, ja sobie tutaj zajrzymy do środka, gdzie jest ta linia. To znaczy teraz tak, patrząc doskonale tutaj, bo to jest wczesna odmiana 210, więc to będzie bardziej widać. Tutaj akurat widzimy ta linia mleczna, więc ten ziarniak dotąd jest wypełniony skrobiem. Może pokażę nożykiem, będzie lepiej widać, bo palec zasłania dużo. Palec zasłania dużo. Tutaj mamy dotąd tak naprawdę bardzo pięknie nalane już skrobie, ten ziarniak już jest tutaj wypełniony i patrząc na to, to prawdopodobnie to jest około 28-27% suchej masy. Patrząc na rozwój kolby, oczywiście my sobie to jeszcze posiekamy,
zrobimy analizę Nielsen, więc też będziemy mniej więcej wiedzieć, czy to, co mówię, pokrywa się z tym, co nam wyjdzie z naszego urządzenia. Ale właśnie po przerwaniu tej kolby, po zobaczeniu, jak daleko jest wypełnione ziarno skrobią, można mniej więcej sobie określić ten optymalny termin zbioru. Jak wszyscy doskonale wiemy, zbieramy kukurydzę na kiszonkę w przedziale między 30 a 35% suchej masy całej rośliny wraz z kolbą. Oczywiście, jeżeli ktoś nie przychodzi, to nie przechodzimy. Obserwujemy, co tam naszą kukurydzę nęka. Ogólnie wszystko jest fajnie. Zielona, ja podejrzewam, że ona jeszcze musi już na niespomnę kiszonka czekać, a na ścięcie to ta impreza u nas troszeczkę pewnie będzie już nie tak ostatnio we wrześniu, ale pewnie w październiku. Myślę, że wszyscy jesteście głodni takich imprez i jak przymusza, co to będzie odmiana? To jest 29T, czysty dent. To nas właśnie powiedz, zobaczcie, co tam mokrym się nie ma w ogóle fuzarium. Natomiast omaslica gdzieś tam w czupy kolb nawet potrafi sobie skoczyć. No niestety jest. Jest dużo tej omacnicy, ale tak jak Krzysztof sam zauważyłeś tutaj, w tych odmianach późniejszych uszkodzeń przez dziki nie ma, tak? Nie ma. Widocznie wcześniejsza jest bardziej smakowita albo coś, albo faza rozwojowa ziarna. Tak. Tu nie ma wcale, one tam weszły, tam sobie pousztowały, że tak powiem. No niestety. No ale tak jak powiedziałem, no muszą z czegoś żyć, ja to też rozumiem i no... Co, przecież no co, najwyżej mogę ich zabić, no co więcej nie zrobię nic, nie? Przejdziemy się, zobaczcie, słuchajcie sobie w poprzek. Zobaczcie, gdzieś tam omacnica mniej więcej się bije, ale nie ma aż tak tego dużo. Jeżeli chodzi o kolby, zobaczcie, no naprawdę myślę, że no pewnie jedną po drugiej, zobaczcie, no tutaj są, jesteśmy tutaj odmianie, jest odmiana naprawdę stabilna, bo to zobaczmy sobie. No ładnie, są kolby zazielone do końca, widać, że jedna za drugą. Stres suszy, który wystąpił w sierpniu, aż tak bardzo jej kolejną. No, czy to nie zaszkodził. Nie to, że wybieramy, to jedziemy za koleją. Ładnie. Jedziemy w kolejarze, że tak powiem. Tak. Kolejną. Wydaje mi się, że... Nie, ładne kolby, naprawdę bardzo ładne kolby. To robi wrażenie. Na pewno przy poletkach, jak będziecie, to będziecie mogli sobie obejrzeć z bliska. Powycinamy się szkarnią, to niepotrzebne, żeby tu wszyscy mogli sobie przejść i obejrzeć. No i jak te kolby tutaj u mnie wyglądają. I w gruncie rzeczy, jak będziemy mieli też obkoszone poprzeczniak, to też z Krzysztofem przyjdziemy i tam chociaż pokażemy po minucie, po półtorej. Tak, bo wtedy będzie jakby obraz, żeby pokazać będzie to wszystko. Najlepiej to wszystko widać. Zobaczcie, kombajny będą wstękały w tym roku, naprawdę, naprawdę. Bo jest naprawdę co robić. Przejdziemy się dalej. Przedzieramy się jak przez burz. Ale to cieszy, słuchajcie. Nie wiem, czy już nie jestem w innej odmianie, bo takie szpiczaste bardziej kolby są. Ale może się mylę. Ogólnie wielkość tych kolb jest naprawdę duża. Przejdziemy dalej jeszcze. Jeżeli przejdziemy jeszcze w tym, to na pewno będziemy w innej, słuchajcie. Bo jest siane po 12 redy i... Tu mamy 25, a nie, tu już jest późno jakaś odmiana. Monster? Nie. To będzie później jakaś odmiana. Ja inna kolba, zobaczcie inny kształt. Zupełnie inna kolba. Muszę zobaczyć w zapiskach, bo nie pamiętam, co było po 29 i 24. No ale też jest, uważam się, słuchajcie, jest czym się pochwalić. Oczywiście zaraz będą komentarze, u mnie też jest wszędzie w tym roku ładno i no i daj wam Boże. Ale zobaczcie, już tutaj na przykład samego czubeczka. Tak, i na gdzieś tam. To jest objaw tego, bo tutaj widzimy komórki jajowe. Bardzo późno. Nie zapylone tak naprawdę, bo nie ma ani. Pszczołów się nie naleciało, pszczołów. Niestety, znaczy nie zapylone z powodu suszy, która wystąpiła na późną odmianę. W sierpniu. Tak, niestety brakło tej wody. No i mamy tego efekty, że te końcóweczki nie są w ogóle zapylone. Ale kolba też ładna potem za gruba, co? Tak. Rzędów ma dużo, więcej jak tamte. Tak, bo te późniejsze... Zdecydowanie to jest nawet widać. Te późniejsze odmiany zawsze mają ilość taka, rzędów. Taka kolba butelkowa, większą. Przepraszam, chwilę reklamy. No, przed tę kamerę. Dopi nam deszczyk lekki. Okay. Więc my idziemy z Krzysztofem, teraz szybko wypchniemy jeszcze halka. Przejdziemy się jeszcze dalej, może co, Tomek? Chwilę. No, moi drodzy, zobaczcie, jesteśmy u mnie w garażu, Tomaczek rozpakuje Nielsa. Kiedyś na filmie mojej się pojawiło urządzonko, które kosztuje 20 tysięcy euro. 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 20,000 euro. Można i komputer podłączyć. Tak jest też. Wszystko będzie badane. Zaraz wam pokażę, Robert, na tą kobi kabelek.
A Roberto, bo wyciąga nam powoli kukurydzę. Sam bym to zrobił, ale muszę kręcić, przecież wiecie o tym, że negus nie jestem. Zaraz przebadamy. Wyciągamy kukurydzę. A później Robert krową zaniesie, krowy to skonsumują. O, jaka ładna, wielka kukurydza. Nie, to najbardziej co interesuje to jest kolba, kolba. 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 Kolbę, oczywiście. Otwieramy. To co najbardziej interesuje kobiety, kolba. Piękna ładna. Nie no, ogólnie w roku super jest, tak tam. Super, super jest. Na dużych piaskach wiem, że trochę był problem, ale tutaj jest fajnie. Zobaczcie, tu mamy taki pierdolamento, wikinga. I tutaj trzeba sobie coś wtyknąć. O, a zobaczcie, najbardziej co mnie smuci, to że dzisiaj nie nadawali deszczu, a zaczyna nam pryskać. Słuchajcie, zaczyna nam pryskać deszcz. Chłopaki tam na Jaguarze pewnie dostają jakieś nerwicy. Naprawdę. Chmura znowu idzie i nie wiem, jak to cięcie dzisiaj nam spełznie na wszystkim. Pewnie na niczym. A myślałem, że dzisiaj już fajnie tyle się potnie. Kręć i kręć się, kręć, wyleciono. Dokręcone. A zaczyna padać, naprawdę. Nie wiem, czy z cięcia dzisiaj coś będzie, Tomek. Teraz dogodź każdemu. Teraz będzie tutaj, gdzie jesteśmy. My będziemy ciąć. Może na dlać do garażu stawimy i będziemy ciąć. I na paletę. Dobra. Proszę. I gazu. Takiego sposobu gaszenia to jeszcze nie widziałem. Jeszcze się dużo rzeczy ode mnie nauczysz. Najnowszy sposób gaszenia. Ściągnąć przewód ze świecy. Jak nic nie działa, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Robert, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Dobra, słuchajcie, mamy próbkę. I to będzie Hulk? To jest Hulk. Teraz mierzymy właśnie Hulka. Zobaczymy, jaka jest sucha masa, próbka tego, co zmieniliśmy. Na warsztacie jesteśmy, zobaczcie, tak to wygląda w próbce. Tak, dokładnie. Tutaj znajduje się cała zawartość tego, co będzie. Zmielonego pierdolamentu, to żeśmy tam sobie robili. Tak jest. Nie to, że tam jemy Husqvarna, akurat przypadkiem to było. Aczkolwiek firma Husqvarna, jak będzie chciała nam 5 zł dać, to się bardzo ucieszymy. Mhm. Zobaczcie, trzeba tak ruchać. Mhm. Równo, ale głęboko. Pamiętajcie. Urządzenie wykonuje 3 pomiary po to, aby było miarodajne i wiarygodne. Jak najbardziej wiarygodne. Dokładnie. Zobaczcie, tam mamy taki monitorek. Urządzenia elektroniczne reagują na długą elektronikę dziwnie, to pewnie nic nie będzie odbijało, no niestety białą plamę. Mhm. Ale wydruk będziemy mieli także.
Gdzie zasiejecie sobie majsa dura, to Tomek do was przyjedzie i wam zmierzy. Oczywiście nie hektar. Co mamy, Tomek? Czekaj, tutaj mamy pierwsze. Pierwsza pozycja to jest sucha masa. W tej chwili jest 28,6-29. Także tak naprawdę zostało nam jeszcze kilka dni. Przy tej pogodzie, która... przy takiej normalnej pogodzie to około, tak jak z Krzysztofem tu wcześniej rozmawialiśmy, około 1% w ciągu dwóch dni kukurydza nabiera suchej masy. Wiadomo, że teraz pada, więc to automatycznie może wszystko się jeszcze chwilkę przeciągnąć. Teoretycznie tutaj Krzysztof jeszcze może 6-7 dni, tydzień czasu poczekać tak naprawdę. Wiele osób dobrze utrafiało, bo zapisywali się na cięcie kukurydzy u mnie na 10, 12 i to robili prawie miesiąc temu, więc tak trafiali i dobrze trafili, nie? Bardzo dobrze. Tutaj z bliska pokażemy ten, Witek. Ten w cudzysłowie paragon, tak naprawdę co nam tutaj wyszło. Wszystko oczywiście nie w polskim języku, słuchajcie, żeby nie było... Oczywiście. Także tak jak mówiłem, dla nas najważniejsza jest ta pierwsza pozycja, czyli to pierwsze, które tutaj mamy, sucha masa, a tak jak mówiłem, między 30 a 35 zbieramy. Kolejne to jest skrobia. Wiadomo, że to skrobie tutaj jeszcze będzie nam się zmieniało, jeszcze będzie nalawało, więc jest to wyznacznik, na który w tej chwili aż tak bardzo mocno nie patrzymy. Na pierwszym miejscu patrzymy suchą masę. Suchą masę, dokładnie. Więc jeszcze tutaj mamy około... Także 20... słuchajcie, przerwę ci. Jak ktoś mi powie, panie, mi schnie w tym roku, to jak go puszczę z torbami, to poleci po kosmos. Okej. Okay. Zrobimy teraz kolejne odmiany z innego pola. Z pola, gdzie kukurydza jest bardziej sucha, bo są to słabe stanowiska, piaszczyste pod lasem. I tam będzie 23-29. Miejsce, które tak. Z tyłu. Trzymaj. Wyciśnijmy sobie tą końcówkę teraz. Tak. Ze środka, żeby nie było, że zwierzchu, albo co? Dziękuję. Dużo żeśmy nacięli, wędereczko za małe. I oczywiście nie ty, jak jaguar na wodę. Trochę lepiej. Trochę lepiej. Chodzi tak naprawdę o obraz, żeby mniej więcej zobaczyć, kiedy zbierać. No może... Tak, to nie jest to do procenta miarodajne, ale no jakiś obraz już daje. Oczywiście, że tak. Ugniatanie. Krzysztof, takie samo jak w twoim silosie? No ja mocniej zgniatam. Okej. Okay. Bo jestem cięższy od ciebie. Miałem się zapytać, ciekawe dlaczego. To już masz odpowiedź. Oczywiście i znowu teraz. I pewnie gdybyśmy wyszli na poprzeczniak i złapali sobie takie naprawdę suchej, to by nam pokazała, że już jest idealna. Ale no chyba nie do tego zmierzamy i nie o to nam chodzi. Chcemy ze środka pola złapać sobie powiedzmy takie próbki takie, żeby nam pokazywały. Ktoś powie z was, słuchajcie, po co się pierlić tam, to ja to już widzę, że jest dobre, no i tyle. No to nie inne, ja nikomu nie bronię. Ale mamy taką możliwość, robimy sobie taką próbkę nawet z własnej ciekawości. Po coś te urządzenie jest zafabrykowane i po coś ono jest, żeby nam pokazywać. Oczywiście. Żeby nasze krowy dawały dużo mleka. I wszystko potwierdza się to, co byliśmy na... To akurat ta analiza jest z pól, gdzie no... To są słabe gleby, gleby. Krzysztof, jak tam jest? Piąta, szósta klasa? Pół do siódmej będzie nawet. Pół do siódmej, dokładnie. I tu widzimy, że sucha masa już jest 32%, więc no... Jest ten udział suchej masy dużo wyższy niż przy halku. 4-5 dni możemy tam chlasać, co? Myślę, że spokojnie. Skrobie mamy na poziomie 30-33. Wiadomo, że to skrobie jeszcze nam troszeczkę naleje. Ale głównie, tak jak mówię, sucha masa, więc to co widzimy. Tutaj po tej stronie mamy ze słabych stanowisk 32 i gleby dużo lepsze, 28,6% suchej masy. Więc jeszcze kilka dni tak naprawdę, zwłaszcza przy tej, przy tych odmianach, co są posiane pod lasami na tych słabych stanowiskach. A ja tu się wtrącę i powiem, że będę chciał się do Kospa ten film wysłać, żeby szybko wyszedł. Chociaż pojutrze, no bo też wrzuciliśmy ostatnio tamten, nie chciałbym, żeby jeden za drugim szedł, bo nie każdy ma sobie, że tamten. No ale też w miarę, żebyście mieli takie jakieś rozeznanie, że już prawie jesteśmy na tym progu koszenia. Dokładnie, więc tak to wygląda. Sucha masa jest w tej chwili około tam między 29 a... Przynajmniej na Mazowszu. Tak, tutaj tak naprawdę... I siana wcześniej, bo siana... Myśmy siali... Wielki piątek. To sobota. Sobotę i... Piątek, sobotę chyba. Piątek, sobotę, tak. To był, który to był, Tomek? To był...
9, 10? Mhm, coś koło tego, no. 9, 10 jakoś no, kwietnia. Kwietnia, no, dokładnie, więc no tak to wygląda. Słuchajcie, teraz tak, będziemy chcieli to szybko nam pokazać, żebyście mieli jakoś już, oczywiście od wydania filmu sobie odliczycie te kilka dni, przynajmniej jak ktoś chciał w tym terminie i taką, takie V, bo to by 260, 250. Tak. No, wiadomo, że... 250 dokładnie. Tak, i ktoś chciał wcześniejszą, to pewnie praktycznie prawie, że już się nadaje. Taka 230, 220, myślę, że to już... To też zależy od gleby, bo tak. Gleba zasobna... Ale wiele osób ma na piasku i naprawdę to myślę, że już praktycznie na piasku można ciąć. Tak. Jeżeli oczywiście no, pozwoli wam to, patrzcie. Napierdala w kineskop. No ale taka jest prawda, słuchajcie. I tu nie będziemy rzutem. Mamy urządzenie, mamy to potwierdzone, że to powiem organoleptycznie. Więc słuchajcie, Tomek przyjedzie, jak będziemy tutaj wycinać miejsca pod poletka, pod imprezę, na którą wam już serdecznie zapraszamy. Jeszcze nie wiemy kiedy, bo to naprawdę przy takiej pogodzie, no naprawdę to może być nawet różnica 3 tygodni, a nie powiem wam, że to będzie koniec września, bo może się okazać, że to będzie 3 tydzień października, bo taka może być sytuacja, albo drugi. Pamiętacie, że w zeszłym roku to było 24, bodajże 7 września, albo 3 września, któregoś września. I kurza była sucha, spokojnie, no ale to był inny zupełnie rok, a w tym roku pewnie to będzie zupełnie później. Mam nadzieję, że mało macie wystaw polowych i przyjedzie do mnie tłumnie. Myślę, że znowu odwiedzą nas fani youtuberzy, nasi wasi znajomi, moi znajomi. Nie wiem, kto to na razie będzie, a jeżeli nawet wiem, to zostawię to słodkie tajemnicy. Na pewno kogoś zaprosimy, żebyśmy się razem spotkali, żebyśmy razem sobie porozmawiali. Będą na pewno konkursy, będą na pewno fajne zabawy, będą na pewno dobre jedzenie, będzie na pewno zimne piwo. Także już was serdecznie na to powoli zapraszamy i do zobaczenia się w kolejnym vlogu, który szybko się ukaże, mam nadzieję, bo ścięcie kukurydzy to będzie szybko. Trzymajcie się, do zobaczenia, mordy. Cześć.